So it's finished, yes? Yes. Right. Is it a make tofu form? Yes? Dziś Lin postanowiła samodzielnie zbudować formę do tofu. Na początku musi wybrać drewno. Ostatecznie wybór staje na paru kawałkach sklejki z odpadów po cięciu. 3 złote od sztuki. Teraz pora sprawdzić, jakie gwoździki musimy wybrać. No i dorzucamy do koszyka garść papiaków. A następnie, w razie czego, garść blachowkrętów. Trzeba przyciąć deseczki. Można się rozpędzać może, co? Przydałoby się, no. Panie, poczekajcie. Zapraszamy. Nie, uciekaj! Nie uciekaj. A co, tniemy? Kogo? Deseczki. Nie, deseczki. Pyszne tofu. Powiem, ile chcę mieć to węższe. Ile to sprzedawali? 3 złote za deseczkę. Then here, one here, you can see. And how about here? How big it is? Lin skrupulatnie wymierza, gdzie trzeba nawiercić dziury do śrub. Doszło jednak do małego nieporozumienia między tatą a Lin, ile jest potrzebnych śrub. Scary. Lin nalega, że chce tylko w jednym miejscu. Co w jednym miejscu? Lin! Czego was tym kurwa... Czego was w tej szkole uczyli? No to się... Widziałeś to tatę w torbie? Sama nazwa mówi. Papiaki. No, show the other one. This.
Ile potrzebujemy? Jest, jest. A te? Patrz na to, co tutaj ma, te? Teoretycznie może by mogły być, ale no dobra, możemy, ile tego ma? How much do you have? Father say this one are good. A ile powinnaś mieć? Ile powinno być? How much you should have in total? How many holes we have? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 4, 8, something like 10. 10. Ona chce, to 12. Father say 12 probably. Ile masz? Is it easy to make tofu form? Yes? Forma skończona. Mamy tutaj 10 dziurek, żeby wyciekała woda. I jedną deseczkę, nieco węższą, żeby można było przygniatać tofu i kłaść na to ciężar. Nowa forma zrobiona i Lin już się zabiera za szykowanie tofu. Ciekawe jak wyjdzie. Mniam, mniam. Tymczasem zapraszam do naszego przepisu, jak własnoręcznie w domu zrobić tofu. Na razie.